bardzo. Witam wszystkich serdecznie w imieniu lokalnej grupy rybackiej Sieja. Mamy nadzieję i mamy obiecane, że pani prezes nas zaszczyci podczas wręczenia pucharów. Mi przypadł zaszczyt przywitania państwa w imieniu właśnie lokalnej grupy rybackiej i pani prezes. Witam wszystkich. Co to jest lokalna grupa rybacka i kogo zrzesza, to już pan dyrektor tutaj powiedział. Ja tylko powtórzę, że oprócz tych gmin do lokalnej grupy rybackiej praktycznie może przystąpić każdy. Nie tylko stowarzyszenie, takim jak jest Polski Związek Wędkarski, ale praktycznie każda osoba może przystąpić. I tak samo każda osoba może aplikować o środki unijne poprzez właśnie lokalną grupę rybacką, a tym samym realizować strategię rozwoju gmin zależnych od rybactwa. To jest dla nas ważne i między innymi z tego priorytetu skorzystał okręg, w którym mamy przyjemność pracować i między innymi dlatego dla nas ważne jest to miejsce, w którym odbywa się ta pierwsza impreza, że właśnie na tym obiekcie będzie inwestycja. Właśnie tydzień temu została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie. Tylko tak powiem, jak to ma wyglądać. Rzeczywiście ma powstać 85 pomostów na zbiorniku numer 1, w tym 4 kładki dla niepełnosprawnych. Droga dojazdowa, praktycznie będzie można dojechać do każdego łowiska, będą miejsca, gdzie można będzie zostawić samochód, będzie plac manewrowy, na którym się będziemy mogli przed zawodami spotkać. Będzie też kilka wiatr, w których można będzie zapalić ognisko, rozpalić grilla. Ścieżka edukacyjna na wszystkich trzech stawach będzie ścieżka edukacyjna. Także mamy nadzieję, że tych imprez będzie jeszcze więcej na takich jak ta. Będzie można przeprowadzać też w innych warunkach, troszeczkę wygodniejszych dla wędkarzy. To jest jedno z działań lokalnej grupy rybackiej. Takich działań można podjąć wiele. I między innymi ja tak myślę, że warto by było, żebyśmy przy okazji takiej imprezy na ten temat rozmawiali. Możemy się, ja też swoją osobą służę. Będziemy mieli później też pracowników biura lokalnej grupy rybackiej, panią prezes. Możemy na ten temat rozmawiać, możemy udzielać informacji, jak ta grupa lokalna funkcjonuje i w jaki sposób możemy pozyskiwać pieniądze z tej grupy rybackiej. No i to tak, jeśli chodzi o sprawy organizacji naszej lokalnej grupy. W tym momencie chciałem też wszystkim życzyć przyjemnego połowu odpoczynku, relaksu nad tą wodą, nie tylko wyczynu, żebyśmy mogli powiedzieć, że takie powiedzenie jest, które czasami powtarzamy, że nie przeceniajmy roli ryb w wędkarstwie, czyli cieszmy się też przyrodą wokół tej ryby, wokół tego zbiornika i tego wszystkim życzę. Powodzenia. Ja też próbuję łowić ryby, a też jestem do dyspozycji i państwa, jeśli będziecie chcieli, to bardzo chętnie porozmawiamy. Prezes lokalnego koła, życzę Grzegorz Organego. Gospodarz! Ja też słucham kolegów z naszych zarządów, gdzie też jestem członkiem. Chodź tutaj, chodź do nas, bo tu na tyłem stoi. Także chciałbym tak kolegom podziękować, ale też mówię, że nic bez tych ludzi się nie odbyło bez nich, tak samo jak bez naszych ludzi z koła, bo my robimy taką szarą robotę, wiesz, no, jest ciężko. Także dziękuję kolegom za przedstawienie tej fajnej wizji na sieci, bo to będzie realna już wizja, ale bez członków tego koła by się to nie odbyło. Także ja to chwalę moich... Mogę wyjść, także. Na podziękowania przyjdzie czas, ale Grzegorz jest zapobiegliwy, bo znając życie, ja mam bardzo serdeczną prośbę jako sędzia głównych tych zawodów. Nie ma nic gorszego na koniec zawodów, jeżeli zostają tylko zainteresowani nagrodami i pucharami. Bardzo proszę wszystkich zawodników, nigdzie nie ma dalej jak 50 km do miejsca zamieszkania.
proszę o pozostanie do końca zawodu. Bawimy się do rana. Bawimy się do rana. Basia stawia. Nikt nie powiedział. Sektor dla VIP-ów, pierwsze śluzy. Następne stanowiska od... Ta powyżej 30. I niech się teraz... Sylwia. Wania. Basia.
pierwsze zawody spławikowe o puchar pani prezes lokalnej grupy rybackiej Sieja, która zaszczyciła nas swoją obecnością na koniec. Brawo! Oddamy głos pani prezes, później kolega prezes Tokarski ogłosi wyniki, wręczymy puchary i nagrody. Szanowne panie, szanowni panowie, ja jestem pierwszy raz na tego typu zawodach. A szkoda. Bardzo mi się podoba i następnym razem, bo to jest pierwszy puchar, pierwsze zawody, ale nie ostatnie, dlatego nazywają się pierwszymi, bo zamierzamy kontynuować taką imprezę. Fajna impreza, fajna zabawa, wy się tutaj świetnie czujecie, a jeszcze jeżeli Unia do tego chce dopłacić, no mój Boże, no to wtedy robimy zabawę. Bardzo jestem już zanęcona, tak? Pokazywali mi tutaj koledzy, jak to się nęci i te robaczki i to wszystko. No rewelacja, w każdym razie na następne zawody bardzo się już zapisałam dzisiaj. Tylko ja bym prosiła, żebyśmy te zawody może w miesiącach wakacyjnych robili, żeby no było tak przyjemniej, prawda? Prawda? W przyszłym roku umawiamy się w sierpniu, panie sędzio? Jestem zaszczycona, że mogę w tak cudownym gronie wręczyć za chwilę tutaj te trofea, bo te, przepraszam, trofea to już są w wodzie, tak? Rozumiem. Tak. Rzadko kto chyba zabrał, chyba dzisiejsze. Wróciły wszystkie, także one będą czekały na nas na sierpień w przyszłym roku, tak? No i oddajemy głos panu sędziemu. Bardzo się cieszę, że jestem z wami. Duże brawa dla was przede wszystkim. Komisja sędziowska jak zwykle w naszym okręgu bardzo szybko, bardzo sprawnie policzyła wyniki. Za chwilę dowiecie się, kto wygrał, kto był przedostatni, ostatni nie ogłosimy. Będzie to opublikowane w internecie. Telewizja tu wszystko notuje. I może zaczniemy od klasyfikacji indywidualnej. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym poinformować, czego nie zrobiłem na początku. Do klasyfikacji drużynowej liczyliśmy trzech najlepszych zawodników. Jeżeli drużyna była kompletna, sześcioosobowa, trzy najsłabsze wyniki odrzucaliśmy. Stąd też, że nie było punktacji tej sektorowej, sumowaliśmy wagi i suma wag dała miejsce drużynie. Tyle tytułem wyjaśnienia i jest mi niezmiernie miło ogłosić, że zwycięzcą pierwszych zawodów o puchar pani prezes został Sindrewicz Krzysztof w Pyrzyce z wagą 3,620, Kaźmierski Piotr. Trzecie miejsce, też niestety Pyrzyce, 3,200, Sykuła Mariusz. Hegemonia Pyrzyc przełamana. Stargard. Jadwiga Ficer. 2,720. Miejsce piąte. Znowu Pyrzyce. Głuchowski Grzegorz. 2,630. Głuchowski Grzegorz. Uwaga, to jest całuszne tego paku. Miejsce szóste, znowu Pyrzyce, Maciąg Pogubił, 2,410. Miejsce siódme, też Pyrzyce. Nowakowski Artur, 2,310. Czwarte robimy. Brawo, brawo. No głosy, cieszę się. Jeszcze ja nie mam.
Na wagę bierze. Miejsce ósme. Czarny koń tych zawodów. Rogalewicz Grzegorz. 215. Panie prezesie, gratuluję. Miejsce dziewiąte. Też Pyrzyce. Rutkowski Jarosław, 280. Pierwszą dziesiątkę zamyka pani ze Stargardu Kowalczyk Wanda. Gratuluję. Skrzyneczka będzie. Skrzyneczka się przyda na nici, na haczyki. Bez upominków, ale za to z suwenirami. Miejsce 11. Wolański Sebastian Chodziwel. 1625. Gratulujemy, a my już nic nie mamy. No. Mamy, słuchajcie, miejsce. Z wynikiem 2-10 na Górski Waldemar. Niestety w tej kategorii przewidzieliśmy tylko jeden upominek, jeden puchar. Przeczytam szybciutko kolejne miejsca. Drugie miejsce. Kazimierz Ficer, 1850. Trzecie miejsce. Rafał Pender, lokalna grupa. Dzieja, 240. Czwarte. Emilian Pilch. 210. Piąte, Traupman Jerzy, 190. Szóste, Regulski Tadeusz, 160. Siódme miejsce, Piec Ryszard, bez wyniku. Brawo! Największe brawa! I klasyfikacja drużynowa. Pierwsze miejsce. Pyrzyce. Z wynikiem 10350. Pyrzyce 1! Chodźcie wszyscy, chodźcie! Panie kapitanie, proszę odebrać. Aha, tutaj pustuje selekcja. Kto odbiera? Kto odbiera? Kapitan. Barbara? Barbara. A Elwira dla mediów? A gdzie jest stary? Gdzie jest stary? Wojtek? Dziękujemy. Bardzo proszę, gratuluję. Drugie miejsce z wynikiem 6930. Pyrzyce 2. Foto. Już pięknie panom dziękujemy. Dziękujemy. Miejsce trzecie. Z wynikiem 6250. Lady Stargard! Podwójna brawa, ja uważam. To tak, zdjęcia, zdjęcia róbcie. Ty miał dzięki się. Stysiu, Stysiu, żona dzwoniła. Która? Brawo. Dziękujemy pięknie, bardzo dziękujemy. Koniecznie. Oczywiście, to proszę bardzo.